Oj, strzelaj, prędzej, strzela! Jest! Kronika sportowa. Dziś w programie polskie piłkarki ręczne blisko awansu na Mistrzostwa Świata. Cieszę się, że postawiliśmy swoje warunki. Zaliczka jest spora, ale na pewno parę elementów mogłyśmy zagrać lepiej. Piast Gliwice znów punktuje w piłkarskiej ekstraklasie. Zagraliśmy mecz, w którym w większości czasu kontrolowaliśmy to, co się dzieje na boisku. Magdalinet w ćwierćfinale turnieju w Charleston. Myślę, że zdecydowanie mój agresywny backhand zrobił dzisiaj tutaj różnicę. Filip Jastrzębski, zapraszam. Kronika sportowa. Na początek jednak siatkówka. Po raz pierwszy w historii dwie polskie drużyny zagrają w finale Ligi Mistrzów. Po wczorajszym triumfie Jastrzębskiego Węgla dziś awans uzyskała Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Mistrz Polski i obrońca trofeum pokonał na wyjeździe Perugię 3-1. Taki sam wynik był w pierwszym spotkaniu w Kędzierzynie-Koźlu. Polski zespół był pewny awansu już po dwóch wygranych setach. Finał odbędzie się 20 maja w Turynie. Niewykluczone jednak, że mecz zostanie przeniesiony do Polski. Polskie piłkarki ręczne są już bardzo blisko awansu do tegorocznych Mistrzostw Świata w Skandynawii. Podopieczne norweskiego trenera Arne Senstada wygrały w Bielsku-Białej z drużyną Kosowa 36-22, o czym informuje Grzegorz Nowaczyk. Polki były zdecydowanymi faworytkami tego spotkania i myśl o tym ciążyła im na początku meczu. Spięte biało-czerwone nie wykorzystywały niektórych naprawdę prostych sytuacji. Z biegiem czasu stres zaczął jednak odpuszczać, a przewaga zaczęła się powiększać. Polki wygrały pierwszą połowę 17-6. Zaledwie 6 bramek reprezentantek Kosowa to zasługa naszej dobrej obrony, ale także fatalnej skuteczności gości. W drugiej połowie sporo zmian w reprezentacji Polski. Na boisku pojawiły się w dużej mierze zawodniczki rezerwowe i może właśnie dlatego wynik tej drugiej części gry oscylował w granicach remisu. Jednak przewaga wypracowana w pierwszej połowie dawała spokój w tym spotkaniu. Ostatecznie udało się ją nawet powiększyć. Setnego gola w karierze dla reprezentacji Polski zdobyła Aleksandra Rosiak. Ciężko się gra, bo to też nie jest łatwy przeciwnik. Wiadomo, że przed meczem nastawiamy się, jakbyśmy grały z najlepszą drużyną, aczkolwiek cieszę się, że postawiliśmy swoje warunki. W pierwszej połowie grałyśmy trochę mocniej, aczkolwiek punkt dowiezłyśmy i zostawiliśmy w domu. Monika Kobylińska, to był bardzo dobry mecz w waszym wykonaniu. Dobry, czy jakby go pani określiła? Ja bym określiła dobry, określałem bardzo dobrą pierwszą połowę na pewno. W drugiej myślę, że lepiej na pewno mogłyśmy zagrać w obronie. W sumie różnica między 6 a 16 bramkami to jest spora różnica między połowami, dlatego zaliczka jest spora, ale na pewno parę elementów mogłyśmy zagrać lepiej. Jeżeli chodzi o reprezentację Kosowa, no to nie znałyście jej za bardzo z tego, co słyszeliśmy. Czymś was zaskoczyły, czy nie bardzo? Miałyśmy jakieś wideo reprezentacji, w sumie jeden mecz i myślę, że nas nie zaskoczyły. To, co ogólnie widziałyśmy, tak też dzisiaj zagrały. Wiedziałyśmy, że ich najmocniejszą stroną są rozgrywające i tak też było. To one brały ciężar na swoje barki i przede wszystkim w drugiej połowie pokazały, że potrafią grać w piłkę ręczną jak najbardziej. Polki wygrały z reprezentacją Kosowa 36-22 i są krok od Mistrzostw Świata. Rewanż odbędzie się 12 kwietnia w Prisztinie. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie wygrała z Łotwą 5-3 w rozegranym w Rydze meczu towarzyskim. To pierwsze zwycięstwo biało-czerwonych nad tym rywalem od 1938 roku. Drugie spotkanie pomiędzy tymi drużynami zaplanowano na piątek. Polscy te hokeiści przygotowują się do Mistrzostw Świata grupy 1A, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja w Nottingham. Piłkarska reprezentacja Polski spadła o jedno miejsce i jest 23 w najnowszym rankingu FIFA. Nowym liderem została Argentyna, która w grudniu w Katarze wygrała Mistrzostwa Świata. Argentyńczycy wyprzedzają Francuzów i Brazylijczyków. Żeńska reprezentacja polskich piłkarek wygrała towarzysko z drużyną Kostaryki 2-1. Mecz odbył się w Łodzi. Gole dla biało-czerwonych strzeliły Natalia Padilla-Bidas i Ewa Pajor. We wtorek Polki rozegrają drugi towarzyski mecz w Rotterdamie z Holenderkami. Frank Lampard został tymczasowym trenerem piłkarzy londyńskiej Chelsea. Legenda The Blues zastąpiła na stanowisku zwolnionego w niedzielę Grahama Pottera. 44-latek wraca do klubu ze Stamford Bridge w roli szkoleniowca po ponad 2 latach. W Hiszpanii nie milkną echa El Clasico. Real Madryt nie dał wczoraj Barcelonie żadnych szans i wygrał na Camp Nou 4-0. Wysokie zwycięstwo dało królewskim awans do finału Pucharu Króla. Z Barcelony Tomasz Kowalczyk. Thank you.
W takim mieście jak Barcelona piłka nożna to stan świadomości, a jak głosi hasło na trybunach Barcelona, to przecież más que un club, więcej niż klub. Wprawdzie ostatnie miesiące nie były łatwe, co chwila wybuchały mniejsze lub większe afery, jakby na zaprzeczenie tego hasła, ale kiedy zaczyna się El Clasico, jakby wszyscy zapominali na chwilę o problemach i koncentrowali się tylko na meczu z odwiecznym przeciwnikiem. Tym bardziej, że to najprawdopodobniej ostatnie spotkanie Barcelony z Realem na tym obiekcie przed zaplanowanym na przyszły sezon remontem. Pomysł na awans do finału Copa del Rey był, ale zepsuł się w ostatniej minucie pierwszej połowy, kiedy to niewykorzystana sytuacja Roberta Lewandowskiego zemściła się i po szybkiej akcji Vinicius pokonał Ter Stegena. W drugiej połowie osłabiona brakiem Christensena, De Jonga, Dembele i Pedriego Barcelona nie dała rady. Nie było planu B, a Karim Benzema złapał swój rytm. Francuz jest mocarny w końcówkach sezonów i wszystko wskazuje na to, że właśnie wskakuje na swoją orbitę. Na Camp Nou w 30 minut ustrzelił hat-tricka i zepsuł podniosły nastrój na stadionie. Barcelona w El Clasico nie przegrała tak wysoko od 28 lat. Robert Lewandowski wczoraj mało widoczny, osamotniony, z podobnymi problemami, które towarzyszą mu w reprezentacji Polski. Przeżył wczoraj zresztą podobną historię jak w meczu eliminacji Mistrzostw Europy z Czechami. Kubeł zimnej wody, dwa gole stracone w krótkim odstępie i wtedy wszystkie światła na kapitana naszej kadry. Meczu Clasico rival, que es el Madrid. Wynik był bardzo wysoki, ale graliśmy z klasowym rywalem. Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Mieliśmy kilka sytuacji, ale straciliśmy gola po kontrze. Drugi gol ustawił to spotkanie i dodał wiatru w żagle Realowi, ale już tego nie zmienimy. Teraz musimy koncentrować się na lidze. Tłumaczył po spotkaniu Ronald Araujo. Rodrigo nie miał powodu, żeby się tłumaczyć, a wyrażać swoją radość po takim występie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To był piękny wieczór i mamy w sobie dużo radości. Po ligowym meczu z Valladolid najwyraźniej wpadliśmy na odpowiednie tory. Jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie i podtrzymaliśmy strzelecką formę. 10 goli w dwóch ostatnich meczach robi wrażenie. Po meczu El Mundo Deportivo poświęca na El Clasico 12 z 40 stron papierowego wydania. Prasa w Hiszpanii żyje też sprawą Negreiry, czyli aferą z płatnościami dla wiceszefa sędziów, ale kraj jest podzielony. Madrycka Marka naświetla sprawę korzystnie dla szefa ligi Javiera Tebasa. Kataloński dziennik La Vanguardia oskarża go o preparowanie dowodów. Końca nie widać. A tymczasem przypomnijmy, ostatnie El Clasico na Camp Nou przed remontem za 1,5 miliarda euro dla Realu. W tym sezonie bilans spotkań Barca-Real jednak dla Katalończyków. Blaugrana wygrała w Superpucharze, pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla na wyjeździe i w lidze na Camp Nou. Real oprócz wczorajszego triumfu wygrał pierwszy ligowy mecz przed własną publicznością. W La Liga to Barcelona jest na czele. Ma 12 punktów przewagi nad Realem na 11 kolejek przed końcem sezonu. Z Barcelony Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. W polskiej ekstraklasie rozpoczęła się 27. kolejka. Rozpoczęła się we Wrocławiu, gdzie zwycięstwo odniósł Piast. O szczegółach Robert Skrzyński. Piłkarze Piasta Gliwice wygrali we Wrocławiu ze Śląskiem 1-0. Bramka Jorge Felixa w 82 minucie. Trener Piasta Aleksander Wukowicz. To nie było łatwe przyjechać do Wrocławia bez Damiana Kądziora, bez Patryka Dziczka i bez Kamila Wilczka. Jaki był pana pomysł, pana plan na ten mecz? Wiedzieliśmy, że to będzie mecz kolejny w cudzysłowie o 6 punktów, że Śląsk też ma bardzo zbliżoną sytuację do naszej, że tak jak w poprzednich swoich meczach na pewno będzie walczył z całych sił i tak też było. My pomimo tych braków też zagraliśmy mecz, wydaje mi się, w którym w większości czasu jednak kontrolowaliśmy to, co się dzieje na boisku. W sumie nie pozwalaliśmy oprócz jednej sytuacji w pierwszej połowie na zbyt dużo tego pod naszą bramką, co było naszym pierwszorzędnym celem. Miguel Munoz zastąpił Jakuba Czerwińskiego, który musiał zejść z boiska, spisał się dobrze pewnie. Gabriel Kirejczyk wszedł i zanotował bardzo ważną asystę. Może pan być zadowolony z tych zmian? To naprawdę duże moje szczęście, że mam takiego kapitana, jakim jest Kuba Czerwiński, bo on od samego rana nie czuł się dobrze w kwestiach chorób.
doby mimo wszystko wytrzymał 45 minut. Bardzo duże pochwały dla Miguela, bo chłopak, który jest u nas w naszej hierarchii trzecim środkowym obrońcą, gra bardzo poprawnie i tak samo jak Gabrysz Kirejczyk po kontuzji, po dochodzeniu do siebie jest już, wydaje mi się, coraz bardziej gotowi na to, żeby na niego liczyć, stawiać też coraz większym wymiarze czasowym. Także zadowolony. Rafał Leszczyński, bramkarz Śląska Wrocław. To nie tak miało być. Pewnie jak patrzyliście na drużynę Piasta, to wiedzieliście, że grają w tym roku dobrze, ale przyjechali bez Dziczka, bez Ilczka, bez Kądziora. Plan był na pewno inny. Na pewno, no, plan był taki jak na każdy mecz, czyli zagrać pełną pulę i zdobyć 3 punkty. No, niestety widzieliśmy, nie udało się to dzisiaj. Przegraliśmy mecz, którego wydaje mi się nie mogliśmy przegrać, bo wydaje mi się, że ten mecz był na remis bardziej. A straciliśmy bramkę w momencie, kiedy wydawało się, że zaczynamy z przodu kontrolować wydarzenia na boisku. Święta pewnie radosne nie będą, ale po świętach niebawem będzie okazja do rehabilitacji. To pewnie będzie wasz cel. Zostało 7 kolejek, 7 bardzo ważnych kolejek, można powiedzieć, że 7 finałów i musimy zrobić wszystko, żeby nie narobić tutaj jakiejś głupoty, jakiegoś blamażu, bo naprawdę na ten moment sytuacja zrobiła się bardzo nieciekawa i teraz każdy mecz jest, można powiedzieć, o życie. W drugim dzisiejszym spotkaniu zmierzyły się zespoły walczące o utrzymanie się w Ekstraklasie. Górnik Zabrze zremisował z Koroną Kielce 1-1, o czym informuje Tadeusz Musioł. Ten mecz układał się przedziwnie, bo pierwsza połowa ze wskazaniem na gospodarzy, którzy często posiadali piłkę, którzy często atakowali i stwarzali groźne sytuacje. Co więcej, w trzeciej minucie Okunuki wprowadził piłkę do bramki Konrada Forenca, ale po wideo weryfikacji sędzia uznał, że jednak był minimalny spalony i tego trafienia zaliczyć się nie może. Korona w pierwszej połowie zaatakowała tylko raz w 17 minucie, ale to wystarczyło. Z lewego skrzydła piłka posłana w pole karne prosto do nabiegającego Jakuba Łukowskiego, a ten prawą nogą tuż przy lewym słupku, patrząc ze swojej perspektywy, wprowadził tę piłkę do bramki Daniela Bielicy. Korona prowadziła 1-0. Później była świetna szansa Okunukiego, wybroniona przez Forenca. A w drugiej połowie, kiedy Górnik grał zdecydowanie słabiej, to doprowadził do remisu, bo Korona zagrała odważniej, ryzykowniej i nadziała się na kontrę. W 67 minucie piłkę przejął Olkowski, podał do Podolskiego. Podolski przed pole karne do Krawczyka, a ten w sytuacji sam na sam Forencowi nie dał żadnych szans. I to właściwie wszystko, co wydarzyło się ciekawego w tym meczu, patrząc na protokół meczowy, choć jeszcze trzeba wspomnieć o czerwonej kartce dla Platy w końcówce tego starcia, ale ta czerwona kartka nie miała już wpływu na końcowe rozstrzygnięcie. Sytuacji klarownych już nie mieliśmy i Górnik podzielił się punktami z Koroną, remisując 1-1. W Wielki Piątek piłkarze będą mieli wolne, a pozostałe spotkania odbędą się w sobotę i poniedziałek. Magda Linet awansowała do 1/8 finału turnieju tenisistek w Charleston w Stanach Zjednoczonych. Polka, która w pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej wygrała z Rosjanką Warwarą Graczewą 6-7, 7-5, 6-4. Bardzo fizyczny mecz. Przeciwniczka trudna, bo jest w tym roku naprawdę na dużej fali, więc od początku wiedziałam, że ten mecz będzie trudny i będę musiała naprawdę bardzo mocno się napracować. Grałam bardzo dobrze backhandem i bardzo mocno spychała mnie podczas mojego backhandu, jak grałam dużo po krosie. I myślę, że przez to musiała ona również zmieniać taktykę, musiała próbować rzeczy, które nie są dla niej wygodne. Musiała grać dużo więcej po linii, niż by chciała, więc myślę, że zdecydowanie mój agresywny backhand zrobił dzisiaj tutaj różnicę. Następną walką Magdy Linet będzie Amerykanka Madison Keys. W Estoril w Portugalii w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Rozstawiony z dwójką Polak w pierwszej rundzie miał wolny los, a w drugiej przegrał z Hiszpanem Bernabe Zapatą Mirajesem 7-6, 4-6, 2-6. Iga Świątek na razie pauzuje z powodu kontuzji i przygotowuje się do sezonu na kortach ziemnych. Liderka światowego rankingu w rozmowie z BBC powiedziała, że świat tenisa powinien był zakazać występów Rosjanom i Białorusinom. Wyraziła żal, że międzynarodowe federacje zmarnowały okazję, by wysłać Moskwie mocny sygnał. Zawodnicy z tych krajów mogą brać udział w turniejach, choć nie pod rosyjską flagą, a jako gracze neutralni. Wiem, że to drobna sprawa. Jesteśmy tylko sportowcami, ale sport jest ważny. Zawsze był używany w propagandzie, mówi liderka kobiecego rankingu. Zawodniczka przywołuje czasy po II wojnie. Wtedy niedawni wrogowie, Niemcy, Japończycy, Włosi, Węgrzy, Austriacy czy Rumunii, nie mieli wstępu na Wimbledon. Iga Świątek dodaje, że dziś taki gest mógłby pokazać rosyjskiemu rządowi, że tu cytat, to co robi nie jest tego warte, choć przyznaje, że teraz na zakaz może już być za późno. Wprowadzili go rok temu organizatorzy Wimbledonu jako jedyni, ale teraz będzie już inaczej. Organizatorzy dostosowali
dostosowali reguły do tych obowiązujących na innych turniejach WTA i ATP. Dostosowali niechętnie, co podkreślają w oświadczeniu. Rok temu dostali za opuszczenie szlabanu karę finansową, a zawodnikom nie zaliczono punktów rankingowych za udział w turnieju. Jeżeli chodzi o decyzję władz tenisa, powinniśmy wybierać każdą drogę, która pomogłaby w powstrzymaniu rosyjskiej agresji. Przekonuje jednak Iga Świątek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tymczasem prezydent Światowej Federacji Gimnastycznej Morinari Watanabe opowiedział się za dopuszczeniem Rosjan i Białorusinów do uczestnictwa w zawodach. Opinia Japończyka jest zgodna z zaleceniem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które dotyczy stopniowego powrotu sportowców z tych dwóch krajów do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Za nami dwa mecze o złoto mistrzostw Polski koszykarek. Wczoraj lepszy okazał się AZS UMCS Lublin, a dziś BC Polkowice. O szczegółach Józef Kufel. Rozochocone wczorajszym zwycięstwem lublinianki przystąpiły do rywalizacji w drugim meczu finału z dużym animuszem. Po kilku minutach gry zyskały siedmiopunktową przewagę, ale mistrzynie Polski szybko się otrząsnęły. Wprowadzona na parkiet Liliana Banaszak rzutem za trzy punkty tuż przed zakończeniem pierwszej kwarty wyprowadziła polkowicką drużynę na jednopunktowe prowadzenie. W drugiej ćwiartce właśnie Banaszak była pierwszoplanową postacią pomarańczowych. Seryjnie zdobywała punkty pod koszem, a w sukurs przyszły jej również celnie rzucające z dystansu Klaudia Gertsen i Artemis Spanu. Przewaga Polkowiczanek sięgnęła już 19 punktów, ale tuż przed przerwą przebudziła się wczorajsza bohaterka lublinianek Sparkle Taylor. Kilka akcji Amerykanki sprawiło, że do przerwy akademiczki zmniejszyły straty do 12 punktów. Jeśli lubelska drużyna miała wrócić do gry w tym spotkaniu, to początek trzeciej kwarty był najlepszym ku temu momentem. Seria 7 punktów Taylor spowodowała, że mistrzynie Polski prowadziły już tylko 5 punktami. W newralgicznej chwili miejscowe się jednak pozbierały i dzięki rzutom Artemis Spanu i Eriki Wheeler odparły atak, odbudowując ponad 10-punktową przewagę. Ostatnia kwarta była już formalnością. Nie wierząc w możliwość odwrócenia wyniku, trener przyjezdnych Krzysztof Szewczyk wpuścił do gry rezerwowe i spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem polkowiczanek 80-62, dla których najwięcej 19 punktów zdobyła Liliana Banaszak. Dzisiaj wyszłyśmy w ogóle totalnie inaczej zmotywowane. Myślę, że musiałyśmy sobie trochę odbić tę wczorajszą przegraną. Byłyśmy bardziej agresywne w obronie, byłyśmy agresywne nawet w ataku, na zbiórce. Bardzo mi się podobało to, jaką miał się dzisiaj atmosferę w zespole. Mimo porażki w dzisiejszym spotkaniu z Polkowic wyjeżdżamy usatysfakcjonowane remisem w serii, mówi zawodniczka AZS-u UMCS-u Lublin Magdalena Ziętara. Taki już urok tego naszego sezonu, że albo zaczynamy źle i potem gonimy, albo właśnie gramy dobrze i potem tracimy gdzieś tą koncentrację. Wydaje mi się, że dużo lepiej gramy, jeżeli te mecze po prostu zaczynamy słabiej i musimy gonić. Czy fajnie grało się na początku, dzieliliśmy się piłką, trafiałyśmy rzuty, jednak potem kilka błędów. Polkowice się nakręciły, trafiły szybkie trzy trójki. My gdzieś tam trochę siadłyśmy, przestałyśmy grać swoją koszykówkę. Wyjeżdżamy, wydaje mi się, że z dobrym wynikiem stąd 1-1. To już jest chyba, wydaje mi się, lepszy wynik niż był w zeszłym roku, gdzie finał skończył się do zera. No ale tak samo było z Gorzowem. Też pierwszy mecz wygrałyśmy, drugi przegrałyśmy, ale dojedziemy do domu, wiemy na co nas stać. Liczymy na naszych kibiców, na to, że hala się zapełni i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć historyczny sukces. Teraz rywalizacja przenosi się do Lublina. Kolejne dwa mecze odbędą się we wtorek i w środę. W rywalizacji o brązowy medal do dwóch zwycięstw na Gorzów Wielkopolski prowadzi z Zagłębiem Sosnowiec 1-0. Drugi mecz odbędzie się 11 kwietnia w Sosnowcu. W Ekstraklasie siatkarzy początek fazy pucharowej. W pierwszym ćwierćfinałowym meczu Warta Zawiercie pokonała AZS Olsztyn 3-0. Rywalizacja w tej fazie toczy się do 3 zwycięstw. Na koniec kolarstwo. Novo Nordisk wystąpi w tegorocznym Tour de Pologne. Drużyna ze Stanów Zjednoczonych otrzymała od organizatorów dziką kartę. Novo Nordisk jest przedsiębiorstwem farmaceutycznym, które zajmuje się produkcją insuliny. Założony w 2008 roku zespół kolarski działa na rzecz edukowania diabetyków w kierunku zdrowego i aktywnego trybu życia. Przypomnę raz jeszcze najważniejszą wiadomość dnia. Mamy dwa zespoły w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Po Jastrzębskim Węglu do finału awansowała również po wygranej w Perugii Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Polski finał odbędzie się 20 maja. Kronika sportowa.